Nazywam się Anna Miernik. Chciałam się powiedzieć, jak poznałam Boga. Moja historia jest taka dosyć zawiła, ale skupiam się na takich najważniejszych rzeczach, które mi się wydaje, że mogą w jakiś sposób pomóc tym, którzy są na takiej drodze, podobnej do mojej. Podobnie jak pewnie wielu z Was, wychowywałam się w rodzinie katolickiej. To, co pamiętam, to, co tak naprawdę Duch Święty przypomniał mi całkiem niedawno, to to, że już jako mała dziewczynka, miałam chyba 5 czy 6 lat, uświadomiłam sobie, że to życie takie, wiecie, najpierw szkoła, potem studia, potem praca, kupowanie sobie jakiegoś domu, samochodu, posiadanie męża czy dziecka, to jest trochę bez sensu. Potem umieramy i po prostu no nic z tego nie ma. Stwierdziłam, że po prostu musi być coś więcej, że jeżeli myślicie, że wasze dzieci nie myślą w ten sposób, to się mylicie, bo już takie małe dziecko, ja pamiętam, miałam już tego typu myśli. I szukałam gdzieś tego Boga, oczywiście tam, gdzie mogłam. W wieku lat 12, zdaje się, mama po raz pierwszy wysłała mnie na kolonię chrześcijańską. To była nie kolonia katolicka. I w ogóle kolonii poznałam naszą Beatę Zięcinę. Jako 12-latka zobaczyłam w tych ludziach, którzy byli na tej kolonii, którzy zaczęli modlili się, którzy wiedzieli Boga, to, że oni nie tylko o tym Bogu mówią, oni tym żyją, że to jest naprawdę, to jest ich prawda, to jest prawda, że oni po prostu, to jest ich życie, że jakby to nie, tam nie było hipokryzji. Dzieci, wiecie, odróżniają dużo kłamstwo od prawdy bardzo łatwo i ja potrafiłam to zauważyć. Pamiętam, jak pisałam list do moich rodziców o tym, że przeżyłam coś. Że w ogóle oni są inni. Wtedy po raz pierwszy oddałam swoje życie Jezusowi. Zmieniło się. Ja wiedziałam, że się zmieniło. Ja wiedziałam, że zostałam ożywiona w duchu. Nie rozumiałam jeszcze do końca, co to znaczyło, ale wiedziałam, że coś się zmieniło. I później szukałam tego. Wiecie, wróciłam do swojej miejscowości. Przez jakiś czas jeszcze niebo było bardziej błękitne, trawa bardziej zielona, ale później weszłam w taką szarą codzienność. I wiecie co, ja później oddawałam życie Jezusowi praktycznie co roku na takich koloniach. Bo chciałam wrócić do tego, co przeżyłam wtedy. Później, w wieku chyba zajście 15 lat miałam, przeżyłam pierwszą miłość, pierwsze rozstanie. Pamiętam, że wtedy czułam w życiu taką pustkę, ja w życiu nie czułam takiej pustki. To było coś takiego, jakby demon śmierci wszedł do mojego wnętrza. To było coś takiego, co zabiło całkowicie moje emocje. Ja nie czułam ani strachu, ani radości. I pamiętam, że wtedy po raz pierwszy zawołałam do Boga: Boże, jeżeli jesteś, to albo mnie ożyw, albo mnie zabij, bo ja tak dużo już nie mogę. Nie musiałam tylko czekać. Pojechałam na kolonię, to nie była kolonia, to było już zielonoświątkowy taki zlot młodzieżowy. Na nim dowiedziałam się, co to jest nowonarodzenie, dlaczego muszę się nowonarodzić. Na nim też dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak Chrzest Duchu Świętym. I zapragnęłam się ochrzcić w tym duchu. Otrzymałam na języków i jedyne, czego się bałam, to, że jak wrócę z powrotem do siebie, to znowu gdzieś to rozpłynie, gdzieś to utracę. Dlatego ktoś mi powiedział, że ja potrzebuję społeczności, że potrzebuję być blisko ludzi, którzy tak samo jak ja przeżywają Boga. I ja mówię, nie, bo w mojej miejscowości na pewno nie ma takiego kościoła, w ogóle to nie jest możliwe. I wiecie, co się stało, kiedy wracałam w pociągu cudem. Poznałam chłopaka, który był akurat po pierwsze w pociągu z mojej miejscowości, a po drugie chodził do tego kościoła. W ten sposób trafiłam do społeczności chrześcijańskiej. Była to taka dosyć religijna jeszcze społeczność, ale mieli bardzo fajną grupę młodzieżową. Tam poznałam moich przyjaciół i tam zapałałam miłością do Boga. Tam przychodziłam, tam byliśmy pełni miłości, pełni gorliwości, tam uwielbialiśmy. Tak naprawdę życie skupiało się na tej grupie bardziej niż w kościele. Później co się stało? Poznałam mojego męża. Wszystko zaczęło się pięknie. W czystości weszliśmy. Oczywiście on poznał Boga najpierw, bo ja nie chciałam wejść w związek z osobą niewierzącą. Więc Marcin się nawrócił, dał się ochrzcić, został się na Duchu Świętym. I przez parę ładnych lat było cudownie. Weszliśmy w małżeństwo w czystości, wszystko było pięknie. Ja byłam dosyć młodziutka, bo ja miałam 21 lat. Ale ja wiedziałam, że chcę tego związku.
oczywiście rodzina patrzyła tak na kosmos i patrzyła, że czasem wciąż już nie jestem. Ale wiecie, co się stało? Ja się trochę pogubiłam w tym małżeństwie. W pewnym momencie jakby zamieniłam sobie miłość Boga na miłość do męża. I przestałam jakby mieć komorę. Przestałam mieć swoje miejsce modlitwy. To się stało, jakby, to nie stało się teraz tobą, to było po kroku. To było tak jakby rok za rokiem. Jeździliśmy sobie czasem do jakiegoś kościoła. Niekoniecznie utożsamialiśmy się z tym kościołem. Niekoniecznie nas to jakoś tak bardzo budowało. Ale od czasu do czasu tam się pojawialiśmy. W pewnym momencie już nawet nie wiem, kiedy to się stało. Po prostu już nie było modlitwy. Nie było Boga. Nie było Słowa Bożego. Zaczęła się kariera. Zaczęło się normalne życie. Zaczął się kompromis. W pewnym momencie zaczęłam już uciekać z mojego małżeństwa. Już zaczęło być dla mnie ciasno. W pracy miałam, akurat tak się złożyło, że miałam wyjazd zagraniczny. Najpierw podjęłam pracę w Londynie. Przez rok czasu mieszkałam w Londynie, tam pracowałam. Potem wróciłam, potem miałam projekt w Szwajcarii, też spędziłam tam rok. Potem znowu w Austrii, około pół roku. I mniej więcej tak uciekałam do swojego małżeństwa. W międzyczasie już pojawiły się takie kompromisy, że były zdrady, kłamstwa. Humanizm sprawił, że nawet przed sobą nie chcieliśmy powiedzieć, że tak naprawdę już tego nie czujemy. Że tak naprawdę już nie wiemy, co czujemy. Humanizm sprawił, że nie chcieliśmy sobie się zranić nawzajem, więc tak naprawdę przybraliśmy maski i sobie to nie pospieliśmy. Dla rodziny byliśmy wspaniałym, idealnym małżeństwem. W pewnym momencie już było tak, że ja już nie wiedziałam, co ja czuję. Ja już nie wiedziałam, czy ja w ogóle kocham mojego męża. Nie wiedziałam, czy ja w ogóle chcę być w tym związku. I właściwie zaczęłam myśleć poważnie o rozwodzie. Tylko nie wiedziałam, co Bóg na to. Bo gdzieś ten Bóg był. Wtedy zdarzyło się tak, że na Facebooku zobaczyłam wpis Beaty, która dała akurat swoje świadectwo, taką swoją opowieść z Bogiem. A ponieważ znałam Beatę, wiedziałam, kim jest, mieliśmy przez jakiś czas relację jeszcze jako małe dziewczynki, później przez chwilę, kiedy była w Warszawie, odnowiliśmy tę relację. Znałam też historię jej życia, wiedziałam też, co przeszli z Michałem, że to nie było łatwe. Jak to przeczytałam, po pierwsze zobaczyłam, że ona już nie jest tą samą osobą, że coś się zmieniło w jej życiu. To w ogóle czuć było na podstawie tego, co czytałam. Po drugie, stwierdziłam, że skoro oni przeszli trudną historię swojego życia, to może mają jakieś doświadczenie, może mają jakąś radę dla mnie. Poszłam do niej, do pokoiku. Do niej, tam gdzie uczę angielskiego. I jak weszłam, od razu weszłam w Bożą obecność. Wtedy po raz pierwszy tak naprawdę opowiedziałam jej prawdę. Opowiedziałam jej, przez co przeszłam. Opowiedziałam jej, co czuję. Natychmiast tak naprawdę to zeszło ze mnie. I pamiętam, ona spowiedziała mi dwa zdania, które bardzo utkwiły w mojej pamięci. Po pierwsze powiedziała, zapomniałaś, kim jesteś. Jesteś córką króla. Po drugie, zapytała się, czy się modlę na językach. Ja mówię, dziecko, ale ja w grzechu takim żyję. Jakie języki w ogóle? Ja nawet nie wiem, czy one są od Boga. Ona powiedziała, oszukam cię. Dar raz dany nie jest zabrany. Tego samego tygodnia przyjechałam tutaj do kościoła. Przyjechałam, to była sobota, to było uwielbienie, a potem była modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie. Wtedy pamiętam, kiedy Artur wezwał o przyjęcie Jezusa do swojego serca. Spojrzałam tak na Beatę znowu. Mogę? Był taki znak głową. Weszłam do przodu. Nie znalazłam się. Nie pamiętam, z czego byłam uwalniana. Zaczął się proces mojej odnowy. Zaczął się proces uzdrowienia mojej duszy. Wiecie, co ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, czy chcę być w tym małżeństwie. Ja tak naprawdę jeszcze wyprowadziłam się z domu na parę miesięcy, ale wtedy stanęłam już prawdzie w oczy. Po raz pierwszy zaczęłam rozmawiać z moim mężem o tym otwarcie. Co czuję? Gdzie jestem? Co zrobiłam? Gdzie byliśmy? Było to trudne. Wiedziałam tego ranie. Ale nie miałam nic do stracenia, bo wiecie co, ja już nie chciałam mojego życia. Ja nie chciałam tego życia, w którym żyłam. I nie chciałam tylko małżeństwa, tak naprawdę, tak jak ono wyglądało. Ja pamiętam, powiedziałam, ja już nie chcę takiego małżeństwa.
Jeżeli ona ma tak wykonać, tego nie chce. Zawołałam do Boga i powiedziałam: Boże, ja wiem, że Ty prostujesz ścieżki. Wyprostuj moją. Uchwyciłam się tego, że Jezus jest gwarancją mojego szczęścia. Nie żaden człowiek. Nie żaden mężczyzna. To Jezus jest gwarancją mojego szczęścia. Tego się uchwyciłam, tego się trzymałam. I wiecie co? Dzisiaj nie tylko mam szczęśliwe małżeństwo. Jeżeli ktoś myśli, że w tym kościół są same rozwody, nieprawda. Ja jestem tego dowodem. Ja bardziej myślałam, że się rozwiedziemy, a dzisiaj jesteśmy nie tylko szczęśliwi. Mamy cudowną córeczkę, 7-miesięczną. To też był w ogóle Boży cud, bo to się stało w modlitwie tutaj w kościele. Dziękuję. I wiecie co? Z tej całej mojej historii chcę, żebyście zapamiętali dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka. Ktoś kiedyś powiedział, że Jezus to nie są schody ruchome. To nie jest coś takiego, że możesz na to stanąć i sobie pojedziesz. Jezus jest drogą. Drogą, po której musisz kroczyć. Musisz stawać krok za krokiem. Jeden po drugim. Kroki wiary, z wiary w wiarę. Bo jeżeli się zatrzymasz, to nieprzyjaciel jest. Idzie, zdmuchnie. Moje życie jest tego świadectwem. Po drugie chciałam powiedzieć, że o chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby zaprosić tylko Jezusa do swojego życia, żeby Bóg stał się częścią twojego życia. Tu chodzi o całkowitą transformację. Jest napisane, że jeżeli ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Jeżeli nie pozwolisz umrzeć twojego ego, jeżeli nie puścisz swojego życia całkowicie, nie zobaczysz przemiany. Wiecie, to ja dopiero to niedawno zrozumiałam. Że to nie chodzi o to, że Bóg jest świętym Mikołajem, który teraz będzie przychodził do waszego życia i tylko będzie wam pomagał w tym czy w tamtym. To chodzi o to, żebyście zrezygnowali z siebie i wzięli Jego życie. Że żyjesz już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja pamiętam, jak Agata przy pierwszych naszych rozmowach, jeden z tych pierwszych rozmów powiedziała do mnie: zobaczysz, będziesz mnie w takim miejscu, kiedy zrozumiesz, że tylko Jezus ma znaczenie. Ja mówię, gdzie w ogóle? Pomyślałam sobie, ale przecież to jest w ogóle życie mi się tutaj wali. W ogóle zaczynam wszystko od nowa. Wiecie, co dzisiaj wiem, że miałam rację. To w ogóle nie o mnie chodzi. To chodzi o Niego. To chodzi o to, żeby manifestować Jego Królestwo w naszym życiu. Do tego jesteśmy powołani. Amen. Właśnie na początku, Kasia, rozmawialiśmy sobie, to był w ogóle inny człowiek. W ogóle. Ja dzisiaj patrzę na nią, to dla mnie to inny człowiek. Ona była rozłożona na części. Naprawdę. To tylko można zobaczyć, jak się widzi blisko jakoś tak w miarę człowieka, nie? Była po prostu rozłożona na części. Duch Święty, który ma pole do działania. On zrobi wszystko. Rozumiecie, ludzie? Wszystko, jeśli ma pole do działania. Dostał tu pole do działania. Bo jak on nie ma pola do działania, to nic nie zrobi. To możesz, nie wiem, co wyrabiać. Każdy może na Ciebie ręce kłaść i w jakikolwiek możesz przebywać w Bożej obecności, nic się nie da, ale pole do działania się zgadza na to, że ona się pozgadzała. To jest bardzo, bardzo ważne.